Panie Wojciechu, mamy tutaj do czynienia, można powiedzieć, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z dinozaurem brańskiej oświaty, brańskiej kultury i brańskiej polityki. Ma pan wielkie doświadczenie i nie robię teraz panu kampanii wyborczej, ale trzeba po prostu stanąć z faktami twarzą w twarz. Proszę opowiedzieć o tym czasie, który poświęcił pan dla Brańska jako działacz właśnie w tych trzech obszarach i nie tylko. Brańsk, moje miasto rodzinne. Kocham Brańsk. Tu urodził się mój tatuś. Tutaj urodziły się moje dzieci. Utożsamiam się z tym miastem. Poświęciłem dużo czasu, żeby angażować się zarówno w życie polityczne, jak i kulturalne tego miasteczka. Polityka interesowała mnie już od najmłodszych lat, bo mój tatuś i moi stryjkowie zajmowali się też polityką. Zawsze dom mój był rodzinny, takim domem, gdzie zbierali się oni wszyscy, prawie ci ostrowscy, i dyskutowali na tematy polityczne i na tematy oczywiście miasta naszego, Brańska. Mama mi teraz, która ma 96 lat, bardzo dużo o tym mieście opowiada. A wie i ma zasób wiedzy bardzo duży. I potrafi to przekazać. Myślę, że Kamil jeszcze zrobi z mamą wywiad. Tak, póki mama jeszcze jest sprawna. Polityka taka już sensu stricto zawitała do mnie w okresie studiów. Zostałem wybrany z trzeciego miejsca na liście, co było wtedy bardzo trudne, na radnego miasta i gminy. Wtedy rada liczyła 40 osób. Udało mi się podczas jej kadencji przeforsować kandydaturę mojego kolegi Andrzeja Szmurło na pierwszego w demokratycznej Polsce burmistrza miasta i gminy. W 1992 roku zostałem przewodniczącym Rady Miasta. W tym roku doszło do rozłączenia trzech organów samorządowych, do powstania trzech organów samorządowych: miasto Brańsk, gmina Brańsk i gmina Rudka. Wspólnie z panem Mieczysławem Korzeniewskim, który został burmistrzem, wtedy pełni entuzjazmu zaczęliśmy w Brańsku organizować liceum ogólnokształcące, chcieliśmy zorganizować szkołę zawodową i szereg innych bardzo ciekawych inicjatyw. Niestety po dwóch latach nasza kadencja skończyła się. Ja skończyłem też aktywne życie polityczne. Pracowałem w szkole, potem w Domu Pomocy Społecznej, prowadziłem orkiestrę dętą, a przede wszystkim stworzyłem zespół rodzinny, który grał na zabawach i weselach, na festynach. Zająłem się bardzo swoim domem i swoją rodziną. W drugiej połowie lat 2000, nawet wcześniej, moi uczniowie, absolwenci liceum ogólnokształcącego zresztą, startowali na różne stanowiska, między innymi na stanowiska burmistrza miasta Brańsk. Prosili mnie o to, żebym startował na ich listach i zawsze startowałem. Przez trzy kadencje, w których nie byłem, niestety, bo nie wybierano mnie na radnego, ale byłem na ich listach, między innymi u pana Krzysia Giżewskiego. Obecnie pani Agata, też absolwentka naszego liceum, warto podkreślić, startuje na burmistrza miasta Brańsk. Zaproponowała mi, żebym kandydował. Po namowie moich dzieci, mojej rodziny, zgodziłem się kandydować na to stanowisko i startuję z listy numer 15. Mnie interesuje bardzo historia najnowsza Brańska, czyli te ostatnie 30 lat, i myślę, że nie tylko mnie. I właśnie pan powiedział, że żeście zaczęli z panem Korzeniewskim, bo z panem Korzeniewskim też nieraz o tym rozmawiałem,
i on też do tego często nawiązuje, zaczęliście jakieś reformy w Brańsku, żeby tu się zaczęło coś dziać. Ale dlaczego ponieśliście tę sromotną klęskę wtedy? No bo wszyscy radni dostali czerwoną kartkę po 1994 roku, czyli dwa lata po też, tym rozdziale, tak? To znaczy reformatorzy nie cieszą się popularnością. Trzeba było przy reformach pewnych dotyka się ludzi konkretnych. Trzeba kogoś zwolnić, trzeba kogoś zatrudnić. Ci, którzy są zwolnieni ze stanowisk, są bardzo obrażeni, są wrogami. Ci, których zatrudnia się może przyjacielami, też nie do końca. Więc to wymaga, oczywiście takie reformy wymagają silnych nerwów to raz, ale drugie pociągają za sobą niechęć dużej ilości ludzi. No na przykład, jak organizowaliśmy liceum, zatrudniliśmy, ja też byłem wtedy zastępcą dyrektora i między innymi zatrudniałem nauczycieli spoza szkoły podstawowej w Brańsku. Mi się wydawało osobiście, że jeżeli będą inni nauczyciele uczyć w liceum niż w podstawówce, to te liceum będzie bardziej atrakcyjne i przyciągnie nowych kandydatów. Bo to utworzyć liceum to po pierwsze, ale po drugie jeszcze utrzymać je. Więc jednym z takich elementów, które by utrzymało to liceum, była kadra. Niezależna, tak. Niezależna kadra. Między innymi świętej pamięci Kazimierza Pietraszko zatrudniliśmy i on uczył chemii. I to powodowało oczywiście niechęć niektórych środowisk do takich poczynań. I to było pierwsze. Drugie, kampania w 1994 roku nasza była słaba, bardzo słaba. Natomiast przeciwników była bardzo mocna. My nie wiedzieliśmy, jak wygrywa się wybory. Oni już mieli więcej informacji, więcej ludzi zatrudnili, fachowców powiedzmy od wyborów. No i niestety ponieśliśmy sromotną klęskę. Tam jeszcze były jeszcze inne sprawy oczywiście, których ja dzisiaj już tam nie będę dotykał. Bo tam już nie warto, to tam co było nie wróci i szaty rozdzielać by próżno. Jak śpiewał Okudżawa. Ale niestety tak to jest. Ci, którzy robią reformy, często są narażeni na to, że zostaną odrzuceni i nie wszystkim te reformy będą się podobać. Właśnie takie najciekawsze wspomnienia, jakie słyszałem, także z Pana ust kiedyś, gdy rozmawialiśmy, dotyczyły sesji, że u nas te sesje trwały od rana do nocy praktycznie, tak? W ostatniej kadencji to była tylko te, w sumie ta jedna tylko taka sesja, ta słynna remizowa z grudnia, gdy ona trwała praktycznie od 10 do prawie chyba 18. I to już był duży dyskomfort dla wielu radnych, że trzeba tyle siedzieć, nie? A kiedyś to był standard, tak? Bo to po pierwsze, to był czas tworzenia nowych samorządów. Ludzie, po drugie, czas przemian w Polsce. Ludzie uwierzyli, że dostali pewną wolność, pewne możliwości decydowania o własnym miasteczku, o własnym, można powiedzieć, o własnym losie. Więc byli bardzo zaangażowani w to. Po trzecie, my weszliśmy jako pierwszy samorząd miejski po iluś tam latach, prawda? I nie ukrywam, pan burmistrz był bardzo stanowczy. Bardzo mocny, nie dał się bardzo sprowokować i nie dał się pojechać też bardzo po swojej osobie, pan Mietek. Przychodziło bardzo dużo oponentów. Poza tym wtedy były zebrania. Nasza kadencja to co tydzień zebrania albo na Bindudze, albo na Przedmieściu. To były bardzo ważne sprawy dotyczące mleczarni na przykład. Co ludzi likwidacji mleczarni brańskiej, budowa oczyszczalni ścieków, wywłaszczenia i tak dalej, liceum, szereg innych, uporządkowanie spraw geodezyjnie, działek. To były sprawy newralgiczne, że tak powiem. Więc atak był duży. Było część przeciwników rozłączenia gminy.
To są były bardzo trudne tematy. Do dzisiaj nie ma takich tematów. W dużych trudnych. Bólach rodził się ten dużych sposób. Bólach, bardzo dużych bólach. I to trzeba było odpowiednio, do rękoczynów nie dochodziło, ale o mały włos. Jednak burmistrz był mocny wtedy. I fizycznie tam zbytnio nie bał się. No, ale tak było niestety, no i zawiązała się mocna opozycja. Opozycja. Radni, część z radnych nie brało diet, trzeba to podkreślić. Przekazywało na cele społeczne. Dzisiaj mamy zgoła odmienną sytuację. No, dzisiaj jest odmienną, no też się nie dziwię, jeżeli są pieniądze na to przeznaczone, to trzeba. A pan byłby w stanie część swojej diety przynajmniej. Nie, ja stoję na stanowisku takim, bo krótko. Jeżeli te pieniądze są przeznaczone radnym, to te pieniądze trzeba brać. A potem, co ja zrobię z tymi pieniędzmi, czy ja przeznaczę to na cele charytatywne, czy nie, to jest moja sprawa. Bo ja mogę to przeznaczyć, czy na cele miejskie. Ale uważam, bo jeżeli my tych pieniędzy nie weźmiemy, to kto inny weźmie te pieniądze? Jeżeli, to tutaj nie ma... No tak, ale mi chodzi o to, czy można je zadeklarować, że pan je gdzieś przeznaczy. Przynajmniej częściowo. Nie wiem, czy jaki przepis prawny w tej chwili jest. Ale uważam osobiście... Otrzymuje pan Wojciech Ostrowski tak. Na konto pieniądze i tak. Na przykład czy zadeklaruje, że mogę część z tego... Nie wiem, czy ja mogę... To takie bardzo populistyczne pytanie. No jeżeli taka jest na przykład możliwość, to można to zdeklarować w ten sposób. Ale ja jestem przeciwnikiem tego, jeżeli są przeznaczone pieniądze czy radnym, czy burmistrzowi i tak dalej, jest ta pula w tym dziale, no to trzeba te pieniądze brać. Nie ma tak, że ja nie wezmę. To nie ma, to już zresztą chyba już nigdzie nie występuje w tej chwili takie zjawisko. No ale Rutka sobie nie podwyższyła na przykład. A to już inna sprawa. Ja nie wnikam o wysokości stawek. Mhm. Tylko mówię o tych pieniądzach, jeżeli jest przeznaczone, tak, bo Rada może zadecydować, jak zechce. Jedno pytanie po prostu, precyzujące. Czy jest pan za uzawodowieniem Rady, czy nie? Ona jest zaraz w tym momencie praktycznie zawodowa. No nie, to ja raczej nie. To znaczy co, umowa o pracę? Nie, no w sensie, że co miesiąc wpływają pieniądze, tak, na konto, niezależnie czy jest sesja, czy nie ma. A, czy się stoi, czy się leży. No. Nie wiem, jaka jest ustawa w tej chwili. No tak jak panu mówię, kiedy wcześniej było od sesji, była sesja... No, a teraz jest taka ustawa, tak? A teraz jest co miesiąc, mogą być teoretycznie dwie sesje w ciągu roku, a co miesiąc kasa... No tak, kasa tylko to jest duże zagadnienie, bo nikt na przykład z przedsiębiorców czemu nie chcą startować, a powinni? Dlatego, że dzień tracą. Rozumiemy, o co chodzi, prawda? I wtedy on jest zajęty swoimi sprawami i szkoda mu tego dnia stracić. Musi być gratyfikacja jakaś, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jak to rozwiązane jest w tej chwili, ja nie wiem. I trudno mi wypowiadać się na ten temat. Myślę, że jest to jak jest, no i tego się nie zmieni. No to niech to będzie co miesiąc. No jeżeli jest co miesiąc, to co miesiąc. Jest pan historykiem i też interesuje mnie polityka historyczna brańska. Pamiętam, nie byłem na tej uroczystości niestety. 530-lecie miasta Brańsk. Pan wtedy spontanicznie zajął tam jakieś swoje stanowisko, zabrał głos. Nie były tu miłe słowa, z tego co pamiętam, z relacji. Ja powiem tak, nie chciałbym krytykować w tej kampanii obecnych władz. A ja pana też nie podpuszczam, tylko pamiętam to przemówienie. Jestem historykiem, mam dużo zdjęć z Brańska, mam dokumenty. No niestety Brańsk nie doczekał się miejsca, gdzie można byłoby to zdeponować i zrobić wystawy. Już nie mówię o muzeum, chociaż była idea za naszych czasów, jak byliśmy wtedy u władzy z panem Mietkiem Korzeniewskim, utworzenia w Brańsku Muzeum Ziemi Brańskiej. Ponieważ tutaj odbywały się sejmiki szlachty ziemi bielskiej, były tutaj sądy, była tu kancelaria ziemi bielskiej, więc aż prosiło się, żeby takie muzeum w Brańsku powstało. Niestety, potem już nie miałem żadnego wpływu na to, bo ponieważ nie byłem ani radnym, ani nie byłem u władz i nie udało się tego do dzisiaj w Brańsku stworzyć. A takie miejsce powinno być. Powinniśmy zachować to, co jeszcze mamy. Bo owszem, jest duża literatura na temat ziemi brańskiej i samego miasta Brańska, ale to literatura. Natomiast miejsca, gdzie by przechowywało się pamiątki związane z naszym miastem, nie ma takiego.
Próbowano w banku zrobić jakąś izbę tradycji. Próbowaliśmy, jak miałem orkiestrę w remizie, mam sporo zdjęć właśnie dotyczących, związanych z działalnością Straży Pożarnej w Brańsku. Ja próbowałem w szkole tam zrobić taką gazetkę, ona wisiała bardzo długo właśnie, dotycząca orkiestry strażackiej. Ale to tylko namiastki takiego właśnie muzeum, takiego miejsca, gdzie można byłoby przyjść czy przyjechać i właśnie pooglądać dokumenty, zdjęcia, tak powiadam jeszcze raz, i publikacje na temat Brańska. Tego Brańsk nie ma w ogóle. No trochę tak jak gość, jak pisarz, który mówi, tak, ja bym zdobył Nobla, ale piszę do szuflady. Ale piszę do szuflady i to jest bez sensu i to jest konieczność. W przeciągu tej kadencji powinno powstać takie miejsce. Widziałem w jakimś tam informatorze brańskim, biuletynie, że takie miejsce ma powstać, taki lamus, coś takiego. Nie wiem, czy to jeszcze jest realne, czy nie, tego nie wiem, ale takie miejsce, taki budynek, czy w budynkach szkoły, czy gdzie, bo przecież już teraz mamy, szkoła ma chyba sporo pomieszczeń takich do wykorzystania, powinno to powstać. To po pierwsze. Czyli Muzeum Ziemi Brańskiej, nazwijmy to tak szeroko. Trzeba byłoby to sprecyzować, nie jak i co, ale to koniecznie powinno powstać. Drugie, mało w Brańsku jest tablic związanych z bohaterami tego miasteczka. Co prawda zapoczątkowaliśmy taką inicjatywę, że w chodniku, płyty chodnikowe przy rynku, jedna z płyt jest poświęcona tym dekabrystom brańskim, na przykład wydarzeniom związanych z powstaniem dekabrystów. Powstał też mural, to akurat w ostatnich latach. No i powstał mural, ale no i ksiądz Wodyński tutaj postawił przy w tym domu sióstr zakonnych też tablice. Ale to wszystko jest mało. Bohaterów związanych z naszą historią tutaj regionalną jest bardzo dużo. Weźmy... Przerwę panu, ale akurat dobrze jest ten taki pomnik przy kościele, ale on jest tak jakby w najwyższym stopniu ogólności. Tam nie ma konkretów. Właśnie. Chciałem do tego nawiązać. Powinno być czy lapidarium, czy miejsce, gdzie na przykład jak zrobił to ksiądz Walenty przy kościele w Domanowie, w tym parku, gdzie są kamienie poświęcone konkretnym wydarzeniom i konkretnym bohaterom. Chociażby żołnierzom wyklętym na przykład. I z imienia i nazwiska powinni być wymienieni ci bohaterowie z Brańska, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach powojennych. I do czego nie ma? Czy brańszczanie boimy się o kimś wspomnieć, żeby zaraz ktoś nas nie zaatakował? No to właśnie, to jest politycznie, ale czy jest niechęć, po prostu trzeba w to się zaangażować, musi urząd zaangażować się i takie tablice postawić, bo to dzisiaj nie są wielkie koszty. Część nawet można samemu, część ludzi partycypowała w kosztach, ale to nieważne, bo mówię, tablice nie są takie duże. No jakby mamy takie... też tablice, żeby nie zapomnieć, to wspomnę o tej tablicy przy Urzędzie Miasta, tak? Na Urzędzie Miasta, która widnieje. O sprawiedliwych. No tak, sprawiedliwych to jest, no ale jeszcze na przykład rozmawiałem tu na swojej ulicy z wyborcami. Na przykład w Brańsku był postać, on chyba kapitanem był, czy porucznikiem Sakowicza. Sakowicz, tutaj jego dom jeszcze w Brańsku jest, to jest własność pana Karola Kowalewskiego i jego właśnie to, ten krewny brał udział w bitwie warszawskiej, w obronie Cytadeli. Leży on na cmentarzu, ale nie ma informacji na jego temat. I przydałoby się na przykład takiego bohatera też uwidocznić, zafundować jemu tablicę. Czy na cmentarzu, ale ja to bym był skłonny nawet, bo cmentarz cmentarzem, nie wszyscy to oglądają, ale takie miejsce wyeksponować gdzieś w Brańsku i powiedzmy, które by świadczyło o pamięci. Poświęcone było pamięci ludzi, którzy związanych z Brańskiem, zasłużonych ludzi. I wtedy co roku jakąś tablicę zafundować i wtedy zrobiłoby się nam piękne takie, powiadam, no lapidarium, no tak to można nazwać. I gdzie i tak dalej, to trzeba zastanowić się, skonsultować się z mieszkańcami.
Gdzie to można zrobić? No, w miejscu widocznym, gdzie, często uczęszczanym. To nawet mógłby być ten skwer 500-lecia. Tam na przykład tablicę można byłoby ładnie wyeksponować, bo kto ogląda pomnik 500-lecia, to od razu... No właśnie ten pomnik 500-lecia dopiero na jubileusz, rok temu został. Tak. Został tak jakby odkopany. Ponownie. Chociaż jest cały czas na powierzchni, ale jest jakby odkopany historycznie został. No to tak, tak. No. To tyle, co tu jeszcze można. Mówię, na muzeum te tablice pamięci. Wydawnictwa na temat Brańska to są dość mocne, można tak powiedzieć. No, o. Ale trzeba dalej wydawać jakiś biuletyn taki informacyjny, w którym byłyby zawarte informacje na temat historii Brańska. Że to nie może być biuletyn tylko poświęcony działalności Urzędu Miasta. I krótkie informacje, co burmistrz zrobił, czy tam co, jak, czy informacje o sesji Rady Miejskiej. Nie, to powinno być coś bardziej ambitnego. Powinniśmy wydawać Ośrodek Kultury w porozumieniu ze szkołą i z urzędem coś bardziej ambitnego. Jednak taki kwartalnik, jak myśmy wydawali... Ale kto by to prowadził? A no to trzeba znaleźć kogoś. No to wszędzie jest, kto by prowadził, wszędzie jest pytanie, kto, co i jak. I za co? No niestety są ludzie w urzędzie, czy są ludzie w Domu Kultury, którzy powinni za to być odpowiedzialni po prostu, że wydajemy kwartalnik. To wydajemy kwartalnik, jak myśmy kiedyś wydawali Ziemię Brańską. No z perspektywy czasu wydaje naprawdę niezła sprawa, co było wtedy, nie? No i w tej chwili przecież ludzie mogą pisać, przecież ile w Brańsku my nawet nie wiemy, ile jest ludzi, którzy zajmują się poezją. Myśmy w tej ziemi brańskiej... Uwaga, polecam fraszki Pietraszki. Tak? Jak nie czytał pan, ale nie? To niskich lotów są, te fraszki. Ale... A ja zaraz dokończę, a ja mam rymanki nad ranem przecież nasze wydane. Widziałeś? Ja ci podam to. O, to zaraz ci pokażę. Ja piszę przecież sentencje o każdym miasteczku, jak jadę z wesela. Wiem, fraszki satyryczno-erotyczne. Tak, zaraz ci powiem. Słuchaj, podczas tych uroczystości 530-lecia nadania praw miejskich w Brańsku zabrakło mi przedstawicieli władz dawnych, bo nie było żadnego burmistrza, który sprawował funkcję przed panem Koczewskim. Ale zaproszenia z tego co wiem dostały. Wiesz, no ale to jest zastanawiające, dlaczego nie przyszli. Przewodniczących rad miejskich nie było. Ja byłem jeden i pan Anusiewicz jako przewodniczący Rady Miejskiej. Było bardzo mało dawnych samorządowców. Wytknąłem to, że ludzie musieli stać. Prawda, nie było to wygodne. To tak, jak gdyby uroczystość była zrobiona od niechcenia. To nie była z pompą uroczystość. Godzina nie była korzystna w piątek, godzina 13. I dlatego mówiłem burmistrzowi. Poza tym taka była tablica ogłoszeniowa, niechlubna, gdzie reporterzy robili zdjęcia nad pomnika i składających tam powiedzmy wieńcy na tle tablicy ogłoszeniowej, która z tyłu oczywiście była bardzo niechlujna, tak mówiąc, no, krótko. Co powinno takie sprawy jednak miasto zadbać. Ja dalej, wracając do tego tu polityki historycznej, toż nie może być tak. I prosiłem, nie dlatego, żeby krytykować, tylko prosiłem, chodziłem osobiście. Przed każdym świętem narodowym. Proszę wywieszać flagi na całym mieście. Nie szkodować pieniędzy na flagi, bo to podnosi rangę miasta to raz. Wzbudza patriotyzm. Pokazuje ludziom, jeżeli miasto jest udekorowane, to każdy dom będzie dekorował. Tą flagą. Kupi sobie tą flagę. Można nawet takie akcje zrobić. Rozdać nawet flagi można, narodowe. Ale trzeba zacząć od miasta. To nie może być, że tylko w centrum miasta kilka flag jest wywieszonych, ale już jadąc od strony Ciechanowca, od mostów nie ma flag. Jadąc od strony Łap nie ma flag. Od strony Bielska nie ma. Ale też padł pomysł jeszcze niezrealizowany. Nie wiadomo jak to będzie. Flaga i godło miasta. A oczywiście. Godło po liftingu. Herb miasta, tak. Po liftingu. No i taka nowa flaga, tak? No oczywiście, ale... To jest chyba ciekawy pomysł. Bo to jest ciekawy, ja nie neguję tego. Nie neguję. Każdy pomysł, który będzie upiększał miasto, jest dobrym pomysłem. Nie wiem, kiedy on będzie zrealizowany, bo naprawdę chodziłem kilka lat wstecz, mówię, powieście flagi
na mieście, nie na zakrętkę czy drutem, tylko trzeba kupić, przecież to nie jest droga inwestycja. Trzeba kupić uchwyty, ładnie ich umocować, kupić flagi, piękne, ładne flagi, powiesić, no to zyskuje, powiadam jeszcze raz, na tym wygląd miasta. Budzi się patriotyzm, jakby nie było, bo jednak miło, jak całe miasto jest na 3 maja czy 11. W Białymstoku jest nawet taka idea, znaczy nie idea, ona jest realizowana cały czas, że w dniu meczowym Jagiellonii domowym, w czasie, gdy jest domowy mecz Jagiellonii, w całym Białymstoku są żółto-czerwone flagi. No tak, tak, zauważyłem to właśnie. Mówię, ale wystarczy do Szepietowa pojechać, do Piekut. Jeździłem, czy do Ciechanowiec jest takim przykładem, możemy mierzyć się z Ciechanowcem, powiedzmy. Tak, jako mniej więcej miasto o podobnej ilości ludności czy powierzchni, prawda? No mniej więcej takie same to jest. I to trzeba brać przykład z takich miasteczek. To nie można powiedzieć, że nie można na słupie wywiesić czy coś. Tu nie może być byle jakoś w Brańsku. Postawmy na to, żeby robić coś najlepiej, jak tylko można. I starajmy się, żeby realizować te pewne pomysły. I te pomysły nie kosztują tak dużo pieniędzy. To mówię o tej polityce właśnie historycznej między innymi. To jest bardzo ważna sprawa. Bardzo. Pytałem ostatnio, podczas ostatniej rozmowy pana Buźko, pana wiceprzewodniczącego Rady, o szkołę, więc pana też zapytam, zwłaszcza, że jest pan emerytowanym nauczycielem. Jak pan widzi brańską oświatę w najbliższych latach? Pomysły. Jeżeli chodzi o... może zacznę od tego, że jestem pod wrażeniem jednak remontu szkoły brańskiej. Bo to jest duża inwestycja. Jak dokończą, to pewnie będzie bardzo ładna. Bardzo ładna i nowoczesna. Czyli potencjał i baza jest. Teraz jest pytanie... Co dalej z oświatą, jeżeli chodzi o szkoły średnie? Bo wiadomo, szkoła podstawowa będzie taka, jaka jest, jeżeli chodzi o demografię, prawda? Że to jednak będzie klas coraz mniej, bo dzieci jest coraz mniej, bo to trzeba wziąć statystykę i zobaczymy, że niedługo, za 10 lat może być tylko po jednej klasie. I niewątpliwie, może to niepopularnie coś powiem, ale na pewno Brańsk będzie centrum edukacyjne dla gminy też. A jak uratować liceum? Tak permanentnie, bo nie tylko tymczasowo. Liceum można uratować, ja już mówiłem wcześniej. Pójść czy pojechać i zapytać, jak Ciechanowiec sobie radzi z tym. I oni szybko podpowiedzą. Kiedyś wzorem był Druhiczyn, a tam liceum już nie ma. Tak, liceum w Druhiczynie, ja rozumiem, ale dlaczego Ciechanowiec, mając potencjał ludnościowy taki sam jak Brańsk, gmina, ma po 3, 4, a nawet 5 klas równoległych? Przecież tam jest chyba z 800 osób kształci, żebym nie przesadził, w samym liceum. I to jest ewenement, trzeba popracować nad tym, nad rekrutacją bardzo mocno, bardzo mocno. To nie jest tak, że jest ogłoszenie jedne na mieście, że jest liceum w Brańsku, to trzeba jeździć do ludzi. Niestety, tak jak dzisiaj są wybory, chcąc wygrać wybory, trzeba do każdego dotrzeć. No wiadomo, na pewno oczy przyszłych licealistów tak. Polubią pewnie ten widok, bo szkoła wygląda dobrze, tak. Bardzo dobrze. Oczywiście. Wspomniałem o tym. Teraz sprawa rekrutacji. No niestety trzeba jeździć. Niestety. Po prostu trzeba jeździć do każdej szkoły, rozmawiać. Każdy uczeń jest na wagę, mówię w cudzysłowie, złota. No niestety, dzisiaj trzeba walczyć o ucznia. No to jest niedobrze z punktu widzenia, powiedzmy, edukacji, ale taka jest prawda, żeby utrzymać. Drugie, profil. Musi być liceum sprofilowane. Bo same liceum ogólnokształcące to już nie ma racji bytu prawie. Takich ma wiosnę, no nie ma sensu. No mamy szkołę branżową. No to dobrze, szkoła branżowa, świetnie, że ona jest dalej. To jest jedna z najlepszych szkół, uważam, ta szkoła branżowa, bo oni mają dużo praktyk u rzemieślników, więc można się czegoś nauczyć. I wszystko w porządku. I tu idziemy w szkole branżowa, to koniecznie też, tylko żeby otworzyć inne
inne zawody, takie na przykład, bo jak rozmawiałem z panem Walędziakiem czy z panem Zajączkowskim, żeby otworzyć też zawód związany z tym przemysłem zniczowym, mówiąc w cudzysłowie, czyli z przemysłem związanym z produkcją tworzyw sztucznych też, nie? Tego nie było dawniej. Ale jak ten zawód nazwać? Tubiarz? No to nie wiem, jak go nazwać. Ma nie pewnie. Ujmując nic pracowników, bo ja mama pracuje w plastikach. Ale oczywiście, to... ale to już pewnie klasyfikacja tego zawodu jest gdzieś tam już w jakimś tam katalogu tych zawodów. Myślę, że jest. Myślę, że jest. O. I liceum jakby miało, ja kiedyś proponowałem też takie liceum o profilu artystycznym trochę. Na bazie skowronek, na bazie orkiestry dawniej, prawda, żeby stworzyć coś, taki profil artystyczny. No nie wyszło, jest jak jest. I w tej chwili, czy same liceum się utrzyma, przepraszam, to nie powiedziałbym. Będzie problem. Będzie problem, bo to tą szkołę utrzymać. Uważam, że powinna w szkole, przy szkole powstać orkiestra dęta. Dlaczego tak mówię? Po pierwsze, są instrumenty. Po drugie, szkoła ma bazę odpowiednią, gdzie można przeprowadzać próby. Po trzecie, można znaleźć instruktorów. Jak to zrobić? Dyrektor będzie planował siatkę godzin. Trzeba koniecznie na orkiestrę przeznaczyć, powiedzmy, 10 czy 15 godzin pozalekcyjnych. Ściągnąć instruktorów. Ja nawet wiem, że można niedrogo ściągnąć, bo rozumiem, że to będzie kosztować. Ale można pilotażowo, ale można pilotażowo spróbować. Tak. Tym, którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach orkiestry dęte, zafundować na przykład bezpłatne obiady. Bo niestety dzisiaj nie przyciągnie się, tak myślę, dzieci i młodzieży, że oni przyjdą tak z siebie. A jeżeli ktoś jest innego zdania, to ja krótko powiem, że grałem w różnych orkiestrach i orkiestranci, czyli uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach, właśnie mieli takie ulgi. A profil sportowy, co pan o tym myśli? Profil, może być i profil sportowy, oboje, może być i artystyczny, i sportowy też jest dobry, tylko czym, no baza w tej chwili, bo to trzeba zmodernizować boisko. Jaki konkretny profil, bo jeżeli piłka nożna, to odpada. Do czego? Piłka nożna, osobiście uważam, i to za błąd nie tylko tutaj, ale i w Polsce. Polacy mają żadne osiągnięcia w piłce nożnej, są żadne. I nie będziemy długo mieli. Zarabiają ogromne pieniądze, to jest tylko komercyjnie, a wyniki żadne. Lekkoatletyka, tenis, jak teraz jest, oczywiście w Brańsku tenis trudno uprawiać, bo nie ma kortów, prawda? Ale inne zawody, owszem, pływalni tutaj nie ma. I raczej nie będzie, bo nie utrzymamy. Także tutaj zaplecze niekoniecznie takie mocne mamy sportowe. No hala wszędzie są w tej chwili sportowe. No ale jeżeli to by przyniosło efekt i uzbierałaby się klasa sportowa, to owszem, ja mówię, dałem przykład tego artystycznego profilu, tak, można różne. Zwłaszcza rodzice patrzą na swoje dzieci. Lekkoatletyka niby jest królową sportu, ja nawet też bardzo lubię lekkoatletykę i promuję jak tylko mogę, ale widzą, że na przykład nie zawsze jest z tego duża kasa, tak? A jednak się patrzy pod tym kątem, żeby dziecko później, jak już będzie dorosłe, żeby nie, to rozumiem, miało pewny jakiś tam zysk. No nie każdy jest Wojtkiem Nowickim, zdobywa złoty medal na olimpiadzie, jest w Białymstoku. Ale jasna sprawa, tylko ja powiadam, wracając do liceum, niech to będzie sportowe. My możemy polemizować, czy piłka nożna, czy tam lekkoatletyka. To już na razie w tej materii jest jak gdyby nieistotne. Istotne jest to, żeby utworzyła się klasa. Czy to będzie artystyczne, to trzeba się zastanowić i to już w tej chwili, bo jest nabór na następny rok, bo w tej chwili ile liceum liczy? 10 osób? Ta nowa klasa to tak. Nawet nie ma, ale porównywalnie do tamtej, która uratowała liceum, gdzie tam było chyba około 10. I w tej chwili też musi być minimalnie te 10-15 osób, żeby to jeszcze funkcjonowało, żeby jeszcze nie dać się do końca jak gdyby wyeliminować z tego. Ci licealiści jeszcze nie wiedzą, ile dobrego robią dla miasta w najbliższych latach. Tak? No tak, tak. Oni jeszcze nie mają tej świadomości, jak dużo robią. Bo
Ja powiadam jeszcze raz, patrząc przez pryzmat... Samą swoją obecnością. Tak, oczywiście. Statystyki. Na pewno przyjdzie się dla Brańska zmierzyć po tych 5 latach z tym problemem. I nie tylko Brańska, ale i oświaty tutaj w gminie, nawet w Rudce. No jeżeli w Rudce, przepraszam, posłużę się tak informacją, tylko 3 osoby się urodziło. No to wiadomo za 7 lat jaka może być sytuacja szkoły w Rudce. I trzeba do tego przyzwyczajać się, że nawet będą łączone gminy powoli. Podobnie jak szkoła, bo po prostu ludzi nie będzie. Chyba, że ktoś tutaj przyjedzie. No to jest następne zagadnienie. To dużo zagadnień w Brańsku jest. A teraz przejdźmy do tematu inwestycji, bo Brańsk, wiadomo, są tutaj remontowane drogi. Tak jak była szkoła wyremontowana, czy przedszkole. Jak pan widzi temat inwestycji? Ja wiem, że pan nie jest kandydatem na burmistrza. Zaraz się wystrzelam i nie będę miał o co pytać pani Agaty, czy pana burmistrza. Ale no, może też pan zabrać głos na temat inwestycji i innych spraw rozwojowych pod tym kątem. Moje poglądy są zbieżne z poglądami pani Agaty, jeżeli chodzi o inwestycje. Pierwsze. Targowica miejska. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda, to polecam, niech pojedzie i zobaczy, co się dzieje na targowicy miejskiej. Wykopki. Nie wiem, co tam, czy odwodnienie robią, czy na razie nawozi się ziemię i gruz. No kto z handlowców, a nie ma żadnego stoiska. A nie boi się echu. A jaka była Warszawa po wojnie, jaka jest A teraz? Ja rozumiem. To na Skliwczach się ale buduje potęgę, panie Wojtku. Ale tutaj no nie wiem, czy w jakim kierunku to idzie, bo nie znam planów tej targowicy, ale wiem jedno, że nikt nie pozbywa się miejsca, które przynosi dochód, bo wcześniej czy później, on może teraz nie przynosić dochodów, ale jeżeli zadbamy o targowicę i zrobimy ją bardzo ładną, udostępnimy handlowcom miejsce, zrobimy im kramy pewne, mówiąc już językiem staropolskim, zadbamy o nią, zadbamy o parkingi, zrobimy ze 2 lata wolnizny całkowitej, bo to nie przyniesie od razu zysku. Czyli pan mówi krok do tyłu, 2 do przodu, tak? Tak jest. I wtedy, jeżeli zagospodarujemy ją odpowiednią, więcej powiem. Ja mam pomysł na tym, żeby w Brańsku zrobić ze 4 jarmarki, jak dawniej były, na przykład na Świętego Wojciecha, ogłoszenia w prasie, ciekawe, że w Brańsku... Ciekawe, dlaczego na Świętego Wojciecha? A to jeden z jarmarków. To ja zaproponuję na Świętego Kamila. Dobra, i Kamila... Będą wakacje. Będą wakacje, niech będzie Świętego Kamila, tam jest Świętego Marcina chyba 11. Już nie pomnę w tej chwili tych jarmarków wszystkich, jakie odbywały się w Brańsku. Żeby było wiadome w okolicy, że na 23 kwietnia zjeżdżamy się do Brańska, bo tam jest jarmark. To trzeba rozpropagować. Ale... przecież byłem w Ciechanowcu nie tak dawno. Zobaczcie, mówię ten Ciechanowiec, jakie tam są targi w Ciechanowcu. Jakie ogromne targi, ale tam porobione są wiaty, tam stragany porobione, tam jest to wszystko utwardzone, są parkingi. No to takie miejsce przyciągnie handlowców. A jak handlowiec handluje na ziemi, na kocu, no to co, no to po czemu ma do Brańska przyjeżdżać? A jednak, z tego co widzę, ludzie chcą przyjeżdżać na targ do Brańska. Bo to nawet już i pohandlować, ale nawet spotkać się z innymi. Jest to miejsce spotkań cotygodniowych niektórych mieszkańców. Nie niektórych, większość mieszkańców tam jednak jeździ, żeby zobaczyć. Jest pewien klimat. Wśród starszych osób, pracowałem przecież w Białymstoku, dalej pracuję, gdy pytali skąd jestem, Brański. No. Oto tamte te targi słynne. Tak, słynne, ale ja jestem... I to ludzie byli z drugiej strony Białegostoku. Dokładnie, dokładnie Ania moja mieszka w Łosicach. Przecież w Łosicach, jak zajadę tam do niej, no to i kontaktuję się z tymi ludźmi, to przecież Brańsk słynął z tych wyrobów rymarskich. A dlaczego do tego nie wrócić? Mogą wrócić wyroby nie rymarskie, ale na przykład kaletnicze. I zrobić jeden targ na przykład w roku, że sprzedają wyroby kaletnicze i rymarskie. Bo jeszcze i rymarskie niektórzy mają konie. Niech pan powie do młodszych tutaj naszych słuchaczy, widzów, co to jest rymarstwo. Wyroby rymarskie związane były z wykorzystaniem konia do pracy, czy też uprawiania sportów jeździeckich. Sportów jeździeckich. Były więc to homonty, siodła, uprzęże.
Kaletnictwo natomiast to jest taka tak zwana biżuteria skórzana, czyli paski do zegarków, paski do torebek. Oczywiście naszywki na buty, skórzane na kurtki. No, taka galanteria skórzana, krótko mówiąc. No. Powiadam jeszcze raz, targowisko miejskie powinno funkcjonować. Niech ono nie przynosi zysków na początku, bo i tak teraz niewielkie zyski czerpiemy z tego targowiska, a szpeci to w Brańsku, miejsce jest szpecące, szczególnie, że jedzie się do Biodronki to raz i można oglądać te miejsce, a drugie do Chodyszewa, do sanktuarium ludzie jeżdżą i widzą, jak wygląda targowisko miejskie, przecież to jest w opłakalnym stanie w tej chwili. Więc należy przywrócić to miejsce i na pewno po kilku latach będzie ono przynosić zyski. Zarówno finansowe, już nie mówię o miejscu spotkania ludzi, wymiany poglądów, wymiany towarów, wymiany tak jak plotek. Było dawniej. Wymiany plotek, dobrze Kamil mówisz, ale można tam, kiedyś organizowaliśmy za czasów pana Korzeniewskiego, jak było 500-lecie Brańska, to tam właśnie było, trzeci dzień był poświęcony, w poniedziałek był targ i tam kapele grały ludowe, był konkurs. Było naprawdę świetnie i to można raz czy dwa razy do roku to zrobić. Jeszcze tylko trzeba mieć pomysł na to. Jeszcze z dzieciństwa pamiętam, żeby obejść ten targ, to naprawdę się długo chodziło. Tak, tak, tak. Ale to Brańsk słynął z tych targów. No jak można, Brańsk, który my zrezygnowaliśmy w Brańsku z pewnych spraw, które były związane z tym miastem. Z tą zielenią, o co mówiłem, z tymi różami, lipami. Teraz z targami, no przecież gdzie zajedziesz, tak jak mówi Kamil, to wszędzie słyszy się o targach w Brańsku. Czego słynął Brańsk? Z targów. No jak można było zrezygnować z targów brańskich? Przecież to jest niewybaczalne do tej pory. To co, całkiem zlikwidowano, to z czego my będziemy słynąć? Z czego my będziemy dumni? W Brańsku mówi się po pańsku, no po pańsku, ja rozumiem. Po pańsku. Brańsk słynął z zagłębia muzykantów. Nie chwalę się, ale wszędzie, gdzie gram na weselach, nie zdarzyło mi się jeszcze pominąć. Zawsze mówię, że gra orkiestra Ostrowskich z Brańska na Podlasiu. W ten sposób reklamuję to miasteczko, bo gramy dobrze. To wszyscy wiedzą, nie dlatego, żebym się chwalił. Dlatego i tutaj ja byłem dumny z tego miasteczka zawsze, że tu były sądy ziemskie, grodzkie, sejmiki, a Brańsk nie ma, to ktoś powie, to pokażcie tą historię, gdzie my możemy zapoznać się z tym, pokażcie dokumenty, a książki są, no są książki, nie wszyscy sięgają do książek, ale mogą, ale chcą namacalnie zobaczyć to coś i musimy to zrobić. Brańsk słynął dawniej z tego Zamczyska. O, w Brańsku na Zamczysku odbywały się różne imprezy, było piękne, wylewano i przecież w pamiętnikach tych, nawet ja śledziłem pamiętniki tych mieszczan brańskich. Toż na te Zamczysko chodziło się na spacery, na ryby chodziliśmy wokół Zamczyska, to było świetne miejsce do rekreacji. No to teraz zapomnieć o tym? Odeszliśmy, to z czego będzie Brańsk słynął? Jak tu mamy przyciągnąć do Brańska turystów? Owszem, jest świetnie, ziemia brańska jest, gościniec brański, bardzo dobrze. Mamy dobrą kuchnię. Trzeba zadbać o inne sprawy jeszcze. W centrum miasta jest ryneczek i bardzo dobrze. Tylko go trzeba też zagospodarować odpowiednio. Ja mam pomysł taki, nawet jeden z moich wyborców też mi zaproponował, żeby podzielić go, część zrobić parking, bo Brańsk ma problem z parkingami, oddzielić go jakimś pasem zieleni, a tam z tyłu zrobić kilka kramików. Kilka, bo dużo tam nie ma handlujących na tym ryneczku. Dwie, trzy osoby handluje. I można wydzielić tam miejsce do handlu i miejsce do parkingu. Się, bo nie ma gdzie samochodów zaparkować. Ale to nie może stać obskurnie, tak jak teraz stoi to obskurnie, brzydko to wygląda w samym centrum. Bo to mają być ładne kramy handlowe. I te miejsce w Brańsku trzeba koniecznie zagospodarować, też ładnie zrobić, bo to jest centralne miejsce. To jest centralne miejsce Brańska i też jest punkt do handlu. I też ono wcześniej czy później będzie przynosić pewne zyski. Raz, że będzie to miejsce estetyczne, drugi raz
Niech to będzie 2 lata, powiadam, nawet zwolnić tych handlujących od jakichś opłat na razie, żeby oni tylko chcieli przyjechać tu do Brańska handlować. Ale za 2-3 lata będzie to przynosić zysk. Tak zawsze robiono. Tak wszystkie miasta od średniowiecza wprowadzały tak zwaną wolniznę od podatków, żeby potem korzystać z tego i czerpać, żeby rozwinąć. No musimy coś robić, żeby rozwijać miasteczko. Żeby być dumnym z tego miasteczka. Bo samo to nie przyjdzie. To tyle odnośnie, jeżeli chodzi o handel w Brańsku. Teraz przejdźmy do bieżącej kampanii wyborczej. Mhm. Startuje pan od Agaty Puchalskiej. Tak. Dlaczego uważa pan, że to jest najlepsza kandydatka? I dlaczego uważa pan, że udźwignie ten Brańsk? Bo pani Agata pracuje w Urzędzie Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski, nie podważając jej kompetencji, nie podważając roli Urzędu Marszałkowskiego, ale służy tak jakby do rozdawania pieniędzy, tak? Pani Agata, gdyby została burmistrzem, zaczęłaby się zajmować też każdą dziurą w brańskiej drodze i to już jest większa odpowiedzialność jednak. Zgadza się. Dlaczego kandyduję? Po pierwsze, to ona mi zaproponowała, żebym znalazł się na jej liście. To jest moja uczennica, powiadam, a nie odmawiałem, nie odmawiam. Nikt inny więcej mnie nie zaproponował. Moje dzieci także dołączyły się do tego, bo mówią, tato, jeszcze raz wystartuj. Bo już miałem w ogóle zrezygnować, tak jak powiadam, jeszcze raz z polityki i nie startować, ale mam pewne propozycje. I te propozycje korespondują z programem pani Agaty. Bo rozmawiałem właśnie o zieleni, o Targowicy, o Zamczysku, także o budowie, bo nie wspomniałem, Domu Kultury. Już dawniej byłem, jeszcze w latach 80. przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kultury w Brańsku z panem Zenkiem Lenardem. Nic nie wyszło i do dzisiaj Brańsk nie ma Domu Kultury, tak na marginesie. Po drugie, jest to osoba, która pełniąc, co by nie mówić, dość poważne stanowisko w Urzędzie Marszałkowskim, nie zapominała nigdy o naszym miasteczku. Bo jednak te inicjatywy jej, szczególnie z zakresu kultury, były widoczne w mieście. Na nie przychodziło bardzo dużo ludzi. Ostatnio ten piękny koncert pasyjny w kościele. Więc jeżeli chodzi o dziedzinę kultury, to jednak przyczyniła się do czy to rozwoju, ale nie zapominała nigdy o swoich korzeniach i tutaj starała się różnymi sposobami spowodować, że różni artyści przyjeżdżali do naszego miasteczka. Po trzecie, jednak, co by nie mówiąc, piastując takie stanowisko, ma pewne doświadczenie w zarządzaniu, bo była dyrektorem tego departamentu, czyli ma pewne doświadczenie w zarządzaniu, ma pewne koneksje, znajomości. Ja nie wiem, jak będzie wyglądał sejmik województwa podlaskiego. Jest podstawowy, tak? To jest podstawowa sprawa, ale nie da się wszystkich wymienić, bo jednak pewne znajomości zostają. Pewne znajomości zostają, pewne dojścia zostają. Ma do pomocy panią Michałowską, Agatę, która widzę jest bardzo kompetentna, jeżeli chodzi o te fundusze wszelkiego rodzaju i o pisanie projektów. A czy ten duet ma pozostać, jeżeli... Ja nie wiem, czy ten duet pozostanie, tego nie wiem, no ale na pewno jej coś tam, jeżeli z racji nawet koleżeństwa, to może coś podpowiedzieć, jak pewne rzeczy zrobić. Bo tego nie wiemy, bo pani Agata startuje do, pani Agata Michałowska startuje do powiatu, do Rady Powiatu, z tego co wiem. Także... No tak, ale to nie koliduje na przykład w zostaniu sekretarzem. A tak, pewnie, że nie koliduje. A jakby była radną powiatu, to może byłoby nawet jeszcze lepiej dla Brańska. Bo może pewne fundusze powiatowe tutaj by większej ilości spłynęły, powiedzmy inwestycje powiatowe. Tak myślę, że w tym układzie, w tej konfiguracji, prawda, mogłoby być to korzystne dla Brańska. Mogłoby być korzystne. Więc na pewno ma pewne doświadczenie. Wiek
Bo ktoś mówi, że jest za młoda, czy nie. Nie, wiek jest bardzo odpowiedni w tej chwili. My, jak zaczynałem politykę, to właśnie w takim wieku, do 40 lat, prawda? Człowiek jest bardzo efektywny, jeszcze chce coś zrobić. No, mieszka tutaj w Brańsku, jakby nie było, męża ma z Brańska. Reprezentuje opcję prawicową. Ja zgadzam się z tą opcją prawicową. Widać, dzieci wychowuje po katolicku, widać panią Agatę w kościele, na uroczystościach religijnych. Ja z tym się utożsamiam, zgadzam się. Poza tym jest miłą kobietą, ładną kobietą. To też jest bardzo ważne w polityce. Może ktoś się uśmiechać, może ktoś mówić inaczej, ale taki jest fakt po prostu. No także takie były moje powody, że znalazłem się na liście u pani Agaty Puchalskiej, kandydatki na burmistrza. No niekoniecznie. Stary zawadiaka, a poza tym jeszcze raz powiadam, pani Agata nigdy nie zapominała też o seniorach. Zarówno tam, gdzie ja pracuję, czyli koło seniorów aktywni w Kalnicy, zawsze byli zapraszani na różne imprezy, ale i w Brańsku także, równolegle. Nigdy o nich nie zapominała. I seniorzy bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat pani Agaty. A muszę państwu powiedzieć, niestety miasto starzeje się i trzeba będzie dużo też zastanowić. No proszę państwa, jeszcze kończąc to, ścieżki rowerowe. Przecież jeżeli nie będziemy mieli ścieżek rowerowych, to wkrótce okaże się, że niektórzy będą, przepraszam, to może wyrażenie, ale będą kontuzjowani albo jeszcze coś gorszego na drogach. Przecież seniorzy jeżdżą rowerami po drogach, gdzie jeżdżą ogromne tiry. Brańsk nie ma ścieżek rowerowych, mówi tu o centrum, bo tak ktoś mówi, że jedna tam ścieżka rowerowa, ale to ona i tak, gdzie ona tam prowadzi? Do Biedronki, i tak nie można dostać się ścieżką rowerową do Biedronki do końca. To mają być ścieżki rowerowe, trzeba tak, ma być przebudowa drogi Sienkiewicza, z tego co wiem, to ma być tam wygospodarowana ścieżka i nie ma mowy takiej, że nie da się tego zrobić. Bo zaraz od razu z miejsca będzie w Brańsku, nie da się tego zrobić, bo tak mówi województwo. Trzeba jechać do województwa, do tego, który projektuje i pokazać, a dlaczego w Niewodnicy Kościelnej da się zrobić, dlaczego da się w Fryniewiczach zrobić ścieżkę rowerową. A tylko w Brańsku nie można ścieżki rowerowej zrobić. Nie, w Brańsku nie można ścieżek rowerowych zrobić. Ja przecież sam dużo jeżdżę rowerami, zaraz wiosna się zbliża. I gdzie? Po ulicach publicznych jeździć tymi rowerami starszym ludziom? To jest katastrofa. Trochę za mało widać pana w Brańsku. Takie mam, to mam wrażenie. Rutka tak, gmina Brańsk tak, a samo miasto Brańsk o wiele mniej. Dlaczego? To nic nowego pod słońcem. Nic nowego w Brańsku. Raczej ci, którzy pochodzą z tego miasteczka, nie pełnią funkcji, czy to publicznej, czy funkcji powiedzmy dyrektorskiej. Raczej są to ludzie z terenu, bo jak teraz jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, jak Chrystus powiedział, prorok we własnej ojczyźnie nie jest jak ceniony, prawda? Nie jest mile widziany. Ale ja nie dlatego, żebym się żalił, bo normalna sprawa, że rodowitych mieszczan w Brańsku to jest bardzo mało, bo większość, którzy tutaj zamieszkują, to przybyli tu do Brańska z okolicznych wsi, czy też z innych miejscowości. Wrzenili się tutaj i mieszkają. Sam mam żonę z Popław i prawie wszyscy, którzy moi znajomi, którzy zamieszkują miasteczko, to mają bliskich, czy tak jak powiadam, małżonków, czy pochodzących ze wsi. To nic zdrożnego. Natomiast jest taka zasada, czy nie pisana, czy taka zasada w umysłach, że raczej swoich nie wybiera się. No, ale sami kandydaci nie są, na burmistrza nie są rodowitymi. No właśnie, nie są. Mówię to... To nie jest zarzut. To nie jest wcale zarzut, absolutnie, ale po prostu jest tak jak jest. Może ktoś sobie zadawać pytanie, dlaczego. Ja powiadam jeszcze raz, to tkwi po prostu w mentalności nie tylko społeczeństwa brańskiego, ale w ogóle społeczeństwa takiego małomiasteczkowego.
Ale nie tylko. Polacy mają to do siebie, że lepszy cudzy niż swój. Generalnie takie jest stereotyp. Nawet się mówi lepszy wróg, ale swój. Ale swój, tak. To jest taki stereotyp. A ja dostawałem propozycje. No tu w Brańsku nie dostawałem propozycji. Zresztą ja już od Brańska propozycji dużo dostałem. No jednak pracowałem w szkole tyle lat. Pracowałem w domu pomocy bardzo dużo, także jestem też wdzięczny, byłem przewodniczącym Rady Miasta, także jestem wdzięczny mieszkańcom Brańska i bardzo lubię całą społeczność Brańska. Ja Brańsk po prostu kocham, mnie interesuje wszystko w Brańsku, każda dziura, wszędzie jeżdżę, patrzę, każde drzewo, które będę walczył, jeżeli będę radnym. Ja z ludźmi rozmawiam, obojętnie czy pochodzą, są rodowici trzeciego czy czwartego pokolenia w Brańsku, czy też są przyjezdni, to nie ma najmniejszego znaczenia. A propozycje przyjmuję, bo lubię pracować w kulturze. Jak mi zaproponował pan wójt z gminy Brańsk pracę tam z seniorami, to przyjąłem. Jeżeli zaproponował mi burmistrz miasta, a szczególnie pani Ewelina Witkowska, pracę z seniorami w Brańsku, to też pracowałem. Wcale nie odmawiałem. Jeżeli ktoś mi zaproponuje cokolwiek w Brańsku, żebym zrobił, czy uczestniczył w jakiejś uroczystości, czy imprezie, czy nawet pograł, no to zawsze raczej staram się nie odmawiać. Bo dawniej też i pani dyrektor ośrodka kultury mnie zapraszała i przecież i zaprasza. Nie jestem z tego miasta wyobcowany. Nie wiem, a powiadam jeszcze raz, co do stanowisk, to już w moim wieku to już jest to wszystko za późno. Ja jeżeli jeszcze decyduję się startować na radnego, tak myślę do 70, jak Pan Bóg mi da dożyć, to już ten jest ostatni okres w moim życiu, że coś jeszcze mogę zrobić dla tego miasta, coś zaproponować. Mam pomysły. Co prawda te pomysły może niektórym będą wydawać się dziwne, ale będę starał się je przeforsować. To proszę opowiedzieć o tych pomysłach. Pomysły. Tak? Już mam teraz mówić, jakie tak. Pomysły. Dobrze. Po pierwsze, kto przyjedzie do Brańska, mówi, że Brańsk jest pustynią, jeżeli chodzi o drzewa, jeżeli chodzi o krzewy, jeżeli chodzi o parki. Przypomnę wszystkim, że w 70-tych latach Brańsk został mistrzem gospodarności. Ten tytuł uzyskał dlatego, że był Brańsk bardzo zielony, że w Brańsku było posadzonych bardzo dużo róż, że nad nurcem były piękne bulwary. Tak mówią przyjezdni. Tak mówi między innymi moja siostra, która opiekuje się mamą już od 5 lat. A mieszkała w Białymstoku. Przez tyle lat była nauczycielem fizyki w trzecim ogólniaku. Jak przyjedzie, mówi, przyjeżdżamy tu nawet z Białegostoku, gdzie na przykład ona tutaj nie czuje wiosny, bo tu nie ma drzew, bo tu nie kwitną forsycje. Bo tak, tutaj... w Białymstoku narzeka się często, tak. Że na przykład Lipowa, że rynek został tak zabetonowany, tak. Ale jednak tam są lasy, tam jest trochę tej zieleni. Jest właśnie, nie można powiedzieć, że nie ma. Oczywiście. Łąki kwietne. No, jak rozmawiam tutaj z kandydatami, ze swoimi wyborcami, to mówią, no Brańsk nie ma parku żadnego. Nie ma parku i w tej chwili trzeba zorganizować i to bardzo szybko, czy wziąć fachowca, czy nawet samemu pomyśleć, jak zagospodarować, bo nie można parku sytuować w tej chwili, tylko nad rzeką Nurzec. Tam jest piękne miejsce między mostami, między rzeką a tym stawem, prawda, jest przepiękne miejsce, gdzie kiedyś rosły topole, już ich nie ma i ich już się nie wskrzesi. Trzeba posadzić kilka tysięcy drzew, tam jakieś aleje. Trzeba dobrać odpowiednie gatunki drzew, które rosną w takim miejscu. Przecież są fachowcy. Trzeba zaprojektować, no i trzeba bardzo szybko sadzić te drzewa. Ja już ich nie doczekam, tych drzew, które będą bardzo duże. No ale dzieci, wnukowie, teraz znaleźć miejsca na chodnikach. Przecież Brańsk, jak się przyjeżdżało dawniej, to wszyscy stwierdzają, że
w Aleję Lipową wjeżdżaliśmy. W tej chwili tych lip już jest bardzo mało. Rozumiem, że są stare lipy, że trzeba wyciąć, ale trzeba posadzić na to miejsce natychmiast nowe drzewo. Jak jesteśmy tutaj w moim mieszkaniu, proszę zauważyć, tutaj na moim chodniku 3 drzewa rosną. Ja dbałem o nich jeszcze z panem... My tutaj przeniesiemy się na chwilę. Sadziliśmy te drzewa z panem Zbigniewem Szcześniakiem. On był naczelnikiem miasta i gminy i on właśnie o zieleń dbał. On do dzisiaj z nim rozmawia, mówi: Wojtek, sadźcie drzewa, jeżeli masz jakieś możliwości rozmawiać z władzami czy z kimkolwiek, to musisz wyperswadować, że drzewo i jeszcze raz drzewa w Brajsku. I trzeba sadzić, i trzeba dbać o to drzewo, jeżeli ja dbałem, bo część drzew oczywiście wypadło, bo można zobaczyć na ulicach, rosną po 2-3 lipki. Dlatego, że nikt o to nie dba. Trzeba zabezpieczyć, można większe drzewo posadzić od razu. To nie kosztuje ogromne pieniądze. Ta inicjatywa, te przedsięwzięcie. I o zieleń będę naprawdę upominał się. Rewitalizacja Zamczyska. No przepiękne to Zamczysko jest, przepiękne, tylko to trzeba w tej chwili doprowadzić do porządku. To Brańsk ma szansę, bo ktoś mi mówił, że to jest jedno z ładniejszych grodzisk, ale dobrze, niech ono będzie jedno z ładniejszych, ale to trzeba udostępnić. Trzeba porobić ścieżki, trzeba odnowić tą scenę, która tam jest, trzeba lampy odpowiednie zainstalować, mostek ładny zrobić, przepiękny mostek, jeżeli konserwator przyrody czy tam zabytków powie halt, no to co? Ale konserwator zabytków nie tylko tutaj mówi, wszędzie mówi halt, to w Supraślu też mówił halt na bulwary, a jednak powstały nad Supraślem piękne bulwary. W Tykocinie teraz słyszę, będzie dom kultury nad samą Narwią budowany. Pięknie, pięknie wkomponowany, to można pewne rzeczy przeforsować, a jeżeli on tylko powie i nie ma negocjacji i to jest jego jedyne, ostateczne, to on może sobie mówić. Ja rozumiem, on może mówić i co z tego? Jemu to tam dobrze w Białymstoku siedzieć i przyjechać tutaj raz na rok i zobaczyć to Zamczysko piękne. Ale tu są ludzie mieszkają, tu są mieszkańcy. Proszę zobaczyć, jak wygląda wygospodarowanie Ciechanowców nawet teraz. Jak oni ładnie zaczynają tam wszystko komponować. Wieża widokowa jest. A co w Brańsku, wieży widokowej koło Zamczyska nie można na przykład postawić i oglądać, bo te łąki są teraz bardzo ładne, bardzo piękne, bo one już zaczynają stawać się dziewiczymi łąkami, bo mało eksploatuje się je pod względem rolniczym. Zaczynają ponownie używać starorzecza. Przepiękne starorzecza w Brańsku są. Kiedyś pan Mietek Korzeniewski właśnie walczył o te starorzecza. Może doczeka się, że teraz jego ten projekt ziści się właśnie. Zagospodarowanie tych starorzecz. Zresztą tam się utrzymuje woda. A o retencję mamy walczyć, nawet w programie rządowym. Także tutaj jest bardzo duże zadanie przed samorządem stanie. Jeżeli chcemy, żeby Brańsk z czegoś zasłynął. Jeżeli chcemy, żeby Brańsk przyciągnął czy turystów, czy samych nawet mieszkańców, żeby wyszli na spacer, to tylko w oparciu o Nurzec i o Zamczysko. Tutaj oczywiście dalej jedziemy, prawda, w kierunku tego zalewu i w kierunku Kierznówka. Trzeba razem z samorządem gminy dogadać się, żeby zrobić w końcu ścieżkę do Otap, bo można zrobić taką ścieżkę. Jeden z wyborców mi mówił, że Brańsk stawia i stawiał na byle jakość. Nie, my musimy mieć ambitny plan i ten właśnie między innymi plan związany z rekreacją. Z rekreacją. I ten plan powinien obejmować, tak jak powiadam jeszcze raz, hasło Nurzec i zagospodarowanie. Trzeba powyrzucać krawężniki z Nurca, które zostały położone, a może tam postawić elektrownię malutką jakąś, ładnie zagospodarowaną. No trzeba myśleć ambitnie. Drzewa, ładne ścieżki i to ścieżka powinna być na przykład rowerowa, nie zrobiona ze żwiru, prawda, czy z kostki jakiejś, tylko to ma być ścieżka z prawdziwego zdarzenia.
Żeby można było tym rowerem pojechać, powiedzmy, od ulicy Piłsudskiego zjechać do Zalewu i potem jechać na most, a może nawet i dalej, w kierunku Batok. I wtedy, czy z wózkiem z dziećmi, ta, prawda? Tak, taka aleja spacerowa. W otoczeniu już drzew, w otoczeniu wody, to jeszcze mamy szansę zrobić. Zielony Ład według Wojciecha... No nie, nie, to nie jest Zielony Ład, bo ja nie jestem zwolennikiem tego Zielonego Ładu europejskiego, ale ja mówię Brański jako zielony, Brański jako różany, można powiedzieć, Brański jako lipowy. Bo lipy trzeba sadzić, piękne drzewa, lipy, niekoniecznie te klony takie niskie, tylko lipy. Przecież widzimy, co koło kościoła się dzieje, że lipy zostały zniszczone koło kościoła, piękne, stare drzewa. Ktoś mówi, a bo to trzeba ciąć, bo będzie to przeszkadzać dla kościoła. To bzdura, bo jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądają kościoły w otoczeniu lip, to jechać do Japonnej, ostatnio byłem Lackiej, do Rutki, jakie w Rutce drzewa piękne rosną, jak jest Rutka ładnie zagospodarowana w nadleśnictwie. To wszystko można zrobić. To nie może być, że czegoś się nie da. Bo jest droga wojewódzka, to proszę zobaczyć, jak wyglądają drzewa na drodze wojewódzkiej. Przecież stoją nieprzycinane, przecież mogłyby być te ładne te drzewa, już jak są posadzone. Ale to trzeba o nie zadbać. Ale przy drodze to jest zawsze jakieś tam niebezpieczeństwo, tak? No ja rozumiem. Wszędzie są niebezpieczeństwa. Wszędzie są różne ale. Ale po to jest samorząd, po to jest burmistrz, żeby te ale przełamywał. Po to, żeby trudne rzeczy rozwiązywał. To jeszcze raz powiadam, bądźmy aktywni, ale bądźmy też, miejmy jakąś perspektywę taką szerszą, większą. Bądźmy ambitni, żeby coś zrobić ambitnego. To na temat zieleni może tyle. Teraz przypomniał mi się do pana taki plan na Zielony Brańska. Ja taki miałem plan na szlak maryjny. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. A tak. Żeby połączyć tak jakby sanktuarium w Chodyszewie niedalekim, w Domanowie. I jeszcze mamy przecież święte miejsce Brzeźnicy na przykład. Można by w ten sposób tutaj ściągać pielgrzymów. Nie wiem, czy pan o tym proszę słyszał. Państwa, proszę wyborców, mam plan, przedstawiałem ten plan, z Kamilem koresponduję ten plan, coś kapitalnego może być. Plan pielgrzymi dla ducha, dla spokoju. Nie są to wtedy, nie jest to szlak, nie jest to szlak taki, który, gdzie będzie tysiące turystów, ale gdzie go można pokonać samemu w ciszy, w kontemplacji i naprawdę to... Jest to coś wspaniałego. Zaczynamy. Ten szlak na przykład, jeżeli tak szybko powiem. Zaczynamy Chodyszewem w Krynicy. To jeszcze należy do gminy. Tak. Tylko ja zanim powiem dalej, to oczywiście będę nakłaniał panią burmistrz czy pana wójta do współpracy. Bo to wymaga współpracy między gminą a Brańskim. Tu nawet by musiały być trzy gminy. Nawet trzy gminy. Nowe Piekuty, tak? Tak, zgadza się. Ale tam Krynica należy do Brańska. Trzeba wiedzieć. W Krynicy można pięknie odpocząć i w Chodyszewie. W Krynicy, prawda, no, można jednak kontemplować swoją wiarę, ale to swoją wiarę, można przemyślenia różne, bo tam jest spokój, cisza i pięknie, w źródełku można się zanurzyć, prawda, napić się tej wody czy umyć. I jedziemy potem przez ściony, proszę państwa, jedziemy do Poletył, gdzie jest przepiękna pustelnia, no to coś wspaniałego, jeżeli ktoś nie był jeszcze, zachęcam, tam odwiedzić można, zadzwonić, no mówić. Nawet się przyszło na myśl Topczewo, tam też jest Matka Boska. Też można to zrobić, ale powiedzmy, jedziemy, żeby ten jeden dzień, jedziemy w oparciu o naszą gminę, jedziemy do pustelni, z pustelni wracamy do Brańska posilić się na przykład i można teraz, tak jak Kamil powiedział, zboczyć i do Domanowa pojechać, do sanktuarium. Dalej, proszę państwa, coś wspaniałego. Jedziemy z Brańska do miejsca świętego Brzeźnicy. Znowu spokój, cisza, ładne miejsce, ładnie zrobione. Z Brzeźnicy to co ja mówiłem, bo chcę przeforsować w gminie muzeum weselne w szkole, byłej szkole podstawowej w Szmurłach.
I już tam ale tyle to już, ale to już od 100 lat pan mówi. Ja od 100 lat to mówię, ale nie mogę tego zrealizować. No ja sam nie zrealizuję tego, niestety. Ja owszem, materiałów bardzo dużo dostarczyłem tam. I instrumentów starych, i zdjęć, i tak dalej, to wszystko jest w Szmurłach. I ze Szmurłów, proszę państwa, jedziemy do Ziołowego Zakątka, jeżeli ktoś chce odpocząć sobie i tam do tego kościółka wspaniałego. I tam zostajemy, czy na noc, czy wracamy. Zobaczcie, jaki jest piękny szlak. Spokojny, cichy, to jest coś cudownego i cudowne miejsca, bo naprawdę. I Pustelnia, i te miejsce Święte Brzeżnicy, i w Korycinach ten kościółek, i Krynica oczywiście, i Domanowo. Są przepiękne, drewniane, część drewnianych, pięknych obiektów, naprawdę ładnie wykonanych. To byłby ciekawy projekt w sumie. Bardzo ciekawy. Nawet dla lokalnej grupy działania, już nieważne jaka ona była, ale... Myślę, że to jeden z ciekawszych w ogóle, jeżeli chodzi o szlak taki, mówię, kontemplacyjny, taki dla ducha, to ciekawe miejsca, bardzo. Szanowni Państwo, wybory to jest okres trudny, gdzie ludzie różnią się między sobą, czasami nawet mocno sprzeczają się, ale wszyscy jesteśmy brańszczanami, wszyscy jesteśmy Polakami i wszystkim nam zależy na tym, żeby nasze miasteczko i nasza ojczyzna rozwijały się, żeby ludziom dobrze tu się żyło. A ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, a ja jestem od urodzenia muzykantem i kocham muzykę, zagram Państwu walca, którego grał kiedyś mój przyjaciel Janek Łoboda, mieszkaniec Brańska. Uczył się tutaj u pana Sacharzewskiego, kiedy było ognisko muzyczne. Pamiętam, grał tego walca, ja jeszcze wtedy nie potrafiłem grać, nie uczyłem się, ale tak mi on się podobał. I wszystkim kandydatom na burmistrza Brańska, czyli dla pana Eugeniusza Koczewskiego, dla pani Agaty Puchalskiej i wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej przesyłam z pozdrowieniami ten piękny walc.